Dożynki to święto rolników, święto plonów i tego święta nie zabrakło również w gminie Dębowiec. Nie zabrakło korowodu dożynkowego, który przejechał ulicami Dębowca oraz obrzędu dożynkowego w wykonaniu zespołu regionalnego Strumień. Roztomili gaz do Szkowie. Sprzątli mnie szczęśliwie ostatni z ogony i już są pod strzechą tegoroczne plony. Tuż przodków zwyczajem gaz do Szkowie mili. Przychodzimy z wieńcem, co my go uwili. Chcemy te dożynki uczcić razem z wami, zatańczyć, zaśpiewać, cieszyć się żniwami. Gazdowie kładą na środek chleb i wieniec. Ogólnie nie można powiedzieć źle, no wiadomo, rok nam dokazuje, jest pogoda, to coś mamy więcej, coś jest mniej. A jako takie gospodarstwo odprowadzimy taki typowo teraz roślinny. Dawniej była produkcja trzody, coś tam jakieś bydło, ale ze względów tak troszeczkę ekonomicznych przyszliśmy na większości na uprawy zbóż, no i znaczy soję teraz ogólnie, to przewam soję. I jako materiał do sprzedaży na pasze. Tak. Przede wszystkim inne zielone uprawy. Bo to moi marzenia i marzenia się spełniają. Nie trzeba daleko wyjeżdżać, a marzenia się spełniają. W tej chwili rolnictwo to bardzo trudna sprawa. No, jak... Wiadomo, są koszty ekonomiczne, tak. Ale jak będziemy wszystko liczyć, że to jest drogi, no to byśmy nic nie robili. No wiadomo, jest człowiek na to ustawiony, coś się produkuje, no to trzeba to dalej ciągnąć. Jest zysk, dwa razy go nie ma, no różnie. No. To jest rolnictwo, bo to w zakładzie można produkcję wyliczyć i coś wychodzi, a tu różnie to jest. Trzeba to brać, jaki to jest i na razie jest to różnie. Staramy się, by to było dobrze. Przepiękne kłosy, jako symbol chleba, są nam gotów wszystkim, każdy dzień potrzeba. Dejcie go na ścianę, jemy niewysoko, żeby nań padało gazdoszkowe łoko. Albo go przybijcie hanej nad drzwiami, byście pamiętali, że byliście z nami. A jakbyście nam też, co za niego dali, byście na majątku tego nie poznali. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.